Szanowni Państwo, dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie do tak pięknego miejsca. Dziękuję również. Prawdziwym zaszczytem jest dla mnie obecność tutaj przed Państwem, szczególnie w takim dzień, kiedy dzisiaj Pani otrzymała specjalny medal. Gratuluję. Bardzo cieszę się z tego, że mogę zabrać głos przed Państwem. Bardzo cieszę się z tego, że z mojego punktu widzenia naukowca, wtedy kiedy otrzymałem zaproszenie na sesję u Państwa, pomyślałam, skąd w ogóle pomysł, dlaczego Państwo ze mną się skontaktowali, dlaczego właśnie ja zostałam zaproszona. Nie jestem przecież nikim słynnym, jestem po prostu naukowcem. Publikuję swoje prace, ale nie mam żadnych ambicji, aby stać się kimś słynnym, znanym powszechnie. Także nie wiem do końca, skąd to zaproszenie, ale bardzo się z tego cieszę naturalnie. Chciałem przedstawić pewne dane. Nie chodzi o opinie, nie chodzi o różnego typu zdania, ale po prostu postaram się przedstawić konkretne dane, które wynikają z badań, które prowadzimy. Zanim przedstawię jeszcze te dane, chciałbym krótko przedstawić, czym jest nauka, którą się zajmujemy, czym jest biologia, jeśli chodzi o choroby, nowotwory, ale nie tylko. Bo bardzo często rozmawiamy na tematy dotyczące biologii, chorób, ale bardzo często, czy to dziennikarze, czy inni, którzy uczestniczą w procesie komunikacji, nie do końca są ekspertami, nie do końca wiedzą, co dzieje się w komórkach, jakie są tak naprawdę wnioski z różnego typu badań naukowych, które są prowadzone. Na samym początku może przedstawię nazwę mojego instytutu. Ramazzini, tak nazywa się mój instytut, Instytut Ramazzini. Skąd nazwa? Bernardino Ramazzini to lekarz XVIII-wieczny, żył na przełomie XVII-XVIII wieku i jednym z najbardziej znanych cytatów Ramazziniego jest to, że lepiej jest działać przed wystąpieniem choroby profilaktycznie niż potem po wystąpieniu choroby. Z całą pewnością jest to bardziej opłacalne. To jest takie motto, które sobie stawiamy właśnie. Bernardo Ramazzini jest patronem naszego instytutu. Ramazzini jako lekarz koncentrował się również na kwestii właśnie zdrowia codziennego, zdrowia środowiskowego, zdrowia również w miejscu pracy. We Włoszech mnóstwo jest zamków, klasztorów starych. Proszę spojrzeć, tak wygląda właśnie ten instytut. W starym zamku położony jest Instytut Ramazzini. Niedaleko Bolonii. Bardzo łatwo dotrzeć tam na różne sposoby, różnym transportem. Także ja w zasadzie mogę skorzystać z tej okazji i zapraszam wszystkich z Państwa do odwiedzenia nas w naszej siedzibie. Proszę spojrzeć, freski renesansowe, piękne pomieszczenia, tak wyglądają wnętrza, w których pracujemy, ale również naturalnie nie tylko historia, ale również przyszłość nas interesuje. Mamy doskonałe laboratoria, świetnie wyposażone. Działamy na rzecz głównie właśnie prewencji, określenia ryzyk i usuwania ryzyk, które wiążą się z wystąpieniem różnego typu chorób. Dokładnie tym się będę za chwilę przed Państwem zajmować. Naturalnie laboratoria mają tutaj kluczowe znaczenie. Ponad 10 tysięcy metrów kwadratowych to powierzchnia laboratoriów, w których na co dzień pracujemy. Nasze doświadczenia zaczęły się od winiklorydu. To była substancja, która była prekursorem w zasadzie dla całego sektora przemysłu tworzyw sztucznych, plastików. W zasadzie we wszystkich substancjach wokół nas te substancje zaczęły się pojawiać na samym początku. Okazało się, że te sztuczne substancje mają negatywny wpływ na zdrowie. Od samego początku staraliśmy się badać wpływ różnego typu substancji, również tych różnych tworzyw sztucznych, które mają właśnie szkodliwy wpływ na zdrowie osób, które są narażone na kontakt z tymi substancjami. W Stanach Zjednoczonych i innych krajach również podejmowane były działania w kontekście właśnie tego wpływu toksykologicznego.
różnego typu substancje, również inne substancje, które stosowane były w przemyśle tworzyw sztucznych, ryzyko coraz częściej właśnie zostało postrzegane i potem eliminowane ze względu na nasze badania, jak i badania różnego typu innych instytucji międzynarodowych. Substancje chemiczne i różnego typu czynniki fizyczne, jak wiadomo, są klasyfikowane pod kątem ich wpływu na wystąpienie nowotworów. Są one, te substancje, badane tak, abyśmy mogli mieć większą wiedzę na temat tego, które z nich są ewentualnie karcynogenne, które nie mają takiego wpływu na zdrowie. Bardzo ważne jest, aby zrozumieć, dlaczego różnego typu badania eksperymentalne są przeprowadzane, właśnie były wtedy, jeśli chodzi o substancje chemiczne. Dzisiaj przechodzimy również właśnie do wpływu pól elektromagnetycznych. Jesteśmy częścią szerszego systemu, który przeprowadza tego typu badania. Ja sama do roku 2003 pracowałam w innej jednostce. W roku 2003 znaleźliśmy się poza systemem finansowania krajowego we Włoszech. Nasz instytut w tej chwili jest zorganizowany, Ramazzini Institute, jako pewnego typu spółdzielnia medyczna działająca non-profit. Ponad 30 tysięcy osób z całego świata, nie tylko z Włoch, wspólnie finansuje, właśnie wpłaca do naszego budżetu. To jest mniej więcej 30% naszego budżetu. Wpłaca te 30 tysięcy osób, mniej więcej 25 euro rocznie, co stanowi właśnie te 30% naszego Instytutu Ramazzini Institute. Dzięki temu możemy działać właśnie i publikować wyniki naszych działań. To bardzo ważne z naszego punktu widzenia, że podkreślam, jesteśmy organizacją non-profit, niezależną. To bardzo ważne. Środki, które do nas trafiają, to również środki z niektórych instytucji publicznych, również fundacji oraz samych mieszkańców regionu Bolonii. Kolejny slajd. W jaki sposób udaje nam się osiągać owoce naszych prac? Jakie jest nasze podejście? Jakie są konsekwencje badań, które prowadzimy? Podejście skonsolidowane naturalnie ma tutaj bardzo ważne znaczenie. Staramy się naturalnie zachęcać do współpracy lekarzy z doskonałą reputacją znanych autorów wielu prac naukowych. Po pierwsze przedstawiam Filipa Landrigana, profesor biologii, doskonale znany z publikacji w Lancecie. Dalej dr Linda Birnbaum, lider National Toxicology Program, amerykańska badaczka. Nie będę wymieniać wszystkich osób, które są tutaj pokazane na slajdzie, ale pokazałam ich dlatego, aby pokazać, że to właśnie osoby, które podejmują kluczowe znaczenie w naszym instytucie, jeśli chodzi o przygotowanie badań, potem analizę wyników i podejmowanie decyzji o ewentualnej publikacji wyników badań. Także to nie sami naukowcy, którzy działają w Instytucie Ramazzini, którzy podejmują tutaj kluczowe znaczenie, ale właśnie nasz komitet naukowy, który podejmie kluczowe decyzje co do jakości naszych prac i o ewentualnych publikacjach wyników. Czym zajmujemy się w praktyce? Jeśli chodzi o nasze eksperymenty, one są najczęściej prowadzone na szczurach. Szczury wszystkim doskonale znane, niespecjalnie kochane naturalnie w życiu codziennym, jeśli są wokół nas, ale szczury są bardzo użyteczne dla naukowców, dla nauki odgrywają wielką rolę. Możemy obserwować różnego typu zmiany właśnie na szczurach, te, które możemy potem odnieść do zmian zdrowotnych u człowieka. Jeśli chodzi o zmiany zdrowotne, o również genom, mamy duże podobieństwa między człowiekiem a szczurem. Jeśli chodzi o naszą kolonię, już ponad 40 lat doświadczeń mamy w pracy na tych szczurach. Jesteśmy w stanie dzięki zgromadzonej wiedzy porównywać dane z właśnie tych szczurów i odnosić
odnosić je do człowieka. Różnego typu zmiany nowotworowe, różnego typu patologie, które widzimy u szczurów, przeprowadzamy sekcje po śmierci na tych szczurach. Jesteśmy w stanie odnieść te zmiany potem do sytuacji u człowieka. Jesteśmy w stanie porównać właśnie populację człowieka do laboratoryjnej właśnie populacji szczurów. Mamy dane z szpitali również włoskich, na przykład szpital w Trieste z nami współpracuje. Wszystkie osoby, które umierają w tym szpitalu, również poddawane są sekcji zwłoki. Jesteśmy w stanie mieć szczegółowe informacje na temat powodów, które prowadzą do śmierci, przyczyn śmierci. Jesteśmy w stanie porównywać dane, jeśli chodzi właśnie o pacjentów, którzy umierają na nowotwory w szpitalach. Te dane do nas trafiają z informacją na temat szczurów, które umierają u nas w kontrolowanej hodowli, które również umierają na różnego typu nowotwory. Nieco później jeszcze powiem więcej na ten temat, ale spójrzmy na kolejny slajd. Tutaj widzimy informacje na temat wieku według danych międzynarodowych. Widzimy porównanie wieku zwierząt i ludzi. Informacje na temat tego, w jakim wieku zwierzęta są uśmiercane i jakiego typu zmiany w ich organizmie można zobaczyć. Widzimy wyraźnie, że porównając znowu wiek człowieka i szczurów, 65 lat człowieka to jest mniej więcej 104 tygodnie u szczura. I widzimy wyraźnie, że zarówno u ludzi, jak i u szczurów 80% zmian nowotworowych pojawia się właśnie po wieku 65 lat dla człowieka, czy 104 tygodni dla szczurów. Widzimy tutaj szczegółowe informacje na tym slajdzie, gdzie obserwujemy właśnie do końca, aż do śmierci te szczury. Dzięki temu, że one nie są wcześniej uśmiercane, jesteśmy w stanie właśnie zobaczyć, jak wygląda ich zachowanie i zdrowie aż do śmierci naturalnej. Jeśli chodzi o wiek, spójrzmy teraz w porównanie człowieka, jak i szczura i powód śmierci. Sytuacja ksylen na przykład podawana szczurom została wyraźnie określona jako właśnie czynnik karcynogenny. Badania, które były przeprowadzone, kiedy właśnie zwierzęta były narażone na wpływ tej substancji. Ale w tej chwili, jeśli chodzi jeszcze o nasze badania, badamy również szczury, samice, które oczekują potomstwa, jak i później patrzymy, co dzieje się z tą samicą i z potomstwem dalej. Proszę spojrzeć tutaj, jeśli chodzi o różnego typu wyniki badań, na przykład u samic, u matek nie było zmian nowotworowych, jeśli chodzi o zmiany w wątrobie, ale pierwsze eksperymenty pokazały, że zmiany mogą nastąpić potem u tych szczurów, które jeszcze były nienarodzone, dopiero później pojawiło się, ze względu na wcześniejszą ekspozycję, pojawiały się choroby, pojawiły się nowotwory. Bardziej szczegółowo, czym zajmujemy się dokładnie w tej chwili? Badamy wpływ tego, w jaki sposób ewentualnie promieniowanie z telefonów komórkowych i masztów stacji bazowych, jak może mieć wpływ na zdrowie. Porównujemy tutaj, dobierając naturalnie dawki dla szczurów do tych, na które jesteśmy narażeni my w naszym codziennym życiu we Włoszech czy w Polsce. Możemy zobaczyć szczegółowe informacje tutaj na tym slajdzie. Chcemy zobaczyć, w jaki sposób, czy jakiego typu ewentualne częstotliwości mogą prowadzić do zmian u szczurów i czy ewentualnie mogą być uznane za karcynogenne. Promieniowanie gamma na przykład przy małych dawkach. W dawkach porównywalnych z tymi, które w zasadzie my wszyscy jesteśmy na nie narażeni w przypadku tomografii komputerowej, czyli bardzo niskie dawki. Takie dawki trafiały do szczurów i badaliśmy ekwiwalent dla człowieka, na jakim poziomie się kształtuje. Spójrzmy, jak bardziej szczegółowo zaplanowaliśmy sobie to laboratorium, w którym działamy. Chcieliśmy stworzyć taką sytuację, która będzie odpowiadać właśnie sytuacji ekspozycji człowieka
codziennej ekspozycji na promieniowanie szkodliwe. Tutaj stworzyliśmy specjalne takie laboratorium, tak ono dokładnie zostało zaplanowane. Proszę zobaczyć, w środku mamy źródło promieniowania i już zwierzęta umieszczaliśmy i analizowaliśmy tam zarówno pokolenie rodziców, potem samice, które oczekiwały potomstwa i potem badaliśmy, co z nimi się dzieje, jak i z potomstwem, po narodzeniu aż do naturalnej śmierci. Z zewnątrz stworzyliśmy takie ściany, tak aby nie było promieniowania z zewnątrz, aby nie było jakiegoś odbijania promieniowania jeszcze z innych źródeł, tak abyśmy mieli pewność, że rzeczywiście to, co badamy i ta ekspozycja, którą analizujemy, to ekspozycja, która jest przez nas w pełni kontrolowana z tego nadajnika umieszczonego w środku. Mniej więcej 19 godzin na dobę działał ten nadajnik. Rejestrowaliśmy szczegółowe dane, w zasadzie cały czas rejestrowaliśmy dane dotyczące ekspozycji. W zasadzie 2-3 lata w tej chwili mamy doświadczenia, mam szczegółowe dane dotyczące właśnie takiego okresu. Jakie są różnice, jeśli chodzi o nasze badania Instytutu Ramazzini i National Toxicology Program, amerykański program? Bo Amerykanie również przeprowadzali podobne badania, ale są pewne różnice. Amerykanie ze swojej strony badali tak zwane bliskie pole, bo musimy być świadomi różnic różnego typu promieniowania, różnych źródeł. Czyli jeśli zbliżymy do głowy, na przykład telefon komórkowy, mamy właśnie takie bliskie źródło promieniowania, tak jak pokazane jest to na slajdzie po lewej stronie, czyli telefon komórkowy zbliżany do organizmu. Natomiast my głównie koncentrowaliśmy się na tym dalszym polu, czyli promieniowaniu z masztów czy anten, na przykład stacji bazowych. Odległość między nami, National Toxicology Program i Ramazzini Instytuto, jakieś 10 tysięcy kilometrów, różnica między nami, ale dzięki naturalnym możliwościom komunikacji nie mamy problemów komunikacyjnych. Ze swojej strony mogę również dodać, że patrząc na to, co działo się podczas tych badań, które były prowadzone w Stanach Zjednoczonych i we Włoszech, ani strona amerykańska nie wiedziała naturalnie, co się dzieje u nas w laboratorium szczegółowo, ani my nie wiedzieliśmy, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. A jeśli chodzi o porównanie tego, co osiągnęliśmy, powiem o tym za chwilę więcej. Proszę zobaczyć, jeśli chodzi o nasze badania, widzimy dane dotyczące częstotliwości radiowych in vivo. Jeśli chodzi o nasze badania, jesteśmy tutaj po lewej stronie, 0,01 do 0,1, jeśli chodzi o nasze badania, a 1,5 do 6 to te badania NTP, jeśli chodzi o wartość w watach na kilogram. Ale bardzo ważne naturalnie jest, aby podkreślić to, że zarówno badania amerykańskie, jak i nasze badania to badania w pełni niezależne. Badania amerykańskie National Toxicology Program było zlecone przez Food and Drug Administration, czyli Urząd Nadzoru Amerykański, Administrację do Spraw Żywności i Leków. Spore finansowanie trafiło do kolegów w Stanach. Oni przeprowadzali swoje eksperymenty zarówno na szczurach, jak i myszach. My ze swojej strony postanowiliśmy, aby właśnie podobne działania podjąć na szczurach, między innymi ze względu na lokalną inicjatywę. Nasi mieszkańcy Włoch i naszego regionu chcieli zdobyć więcej informacji właśnie na temat tego, co dzieje się z człowiekiem ze względu na ekspozycję na szkodliwe promieniowanie. Blisko współpracujemy z samorządami lokalnymi i ich wsparcie zawsze dobrze odczuwaliśmy. W przypadku naturalnie nowych inwestycji, budowy nowych anten, masztów, naturalnie władze często z nami się kontaktują i pytają, jakie jest nasze zdanie, czy w danym miejscu rzeczywiście taki nadajnik nie będzie miał niekorzystnego wpływu na zdrowie mieszkańców. To kolejna rola, którą odgrywamy. Proszę spojrzeć jeszcze na badania zarówno amerykańskie u góry, jak i nasze. Amerykańskie na fioletowo, nasze na zielono. Mieliśmy podział, który widzimy tutaj wyraźnie. Różnica duża była taka, że myśmy nie uśmiercali zwierząt, ale badaliśmy aż do naturalnej śmierci. Z naszej strony, w naszym laboratorium przeprowadzaliśmy również naturalnie potem badania, tak zwany peer review, czyli przegląd partnerski. Inni naukowcy przyglądali się wynikom badań przeprowadzonych przez młodszych patologów. Ja również odgrywałam taką rolę i zaczęłam postrzegać coraz więcej nietypowych nowotworów, zmian nowotworowych u tych szczurów.
Te nowotwory, które zaczęły się pojawiać ze względu na szkodliwą ekspozycję, były coraz bardziej powszechne i one coraz częściej dotyczyły czegoś nietypowego, bo dotyczyły osłonek nerwów obwodowych. Pojawiały się coraz częściej złośliwe nowotwory, tak zwane szwanomy. To są te osłonki, które w zasadzie w całym naszym ciele pokrywają nerwy. Okazały się bardzo wrażliwe właśnie na promieniowanie. Nasze eksperymenty pokazały właśnie wystąpienie tego typu zmian. Również Amerykanie, właśnie NTP, National Toxicology Program, dostrzegł tego typu zmiany. Zmiany występowały w mózgu, również występowały w sercu. Podkreślam właśnie to, że wyraźnie badania pokazały statystycznie istotny wpływ promieniowania na glejaki, na złośliwe nowotwory osłonek nerwów obwodowych, również na, miały wpływ na przerost komórek tzw. glejowych. I to są dane zarówno amerykańskie, jak i dane Instytutu Ramazzini. Amerykanie NTP na specjalnie zwołanej konferencji prasowej ogłosili wyniki swoich badań. Ja, kiedy uzyskałam wiedzę na ten temat, również zdałam sobie sprawę, że oni w zasadzie mają bardzo podobne wyniki do naszych wyników, bo również my widzimy, że nasze szczury w naszym laboratorium, również u nich obserwujemy podobne zmiany. Naturalnie stosujemy grupę kontrolną zawsze, aby mieć dobre porównanie, ale myśmy również zaczęli właśnie dostrzegać. Już po 2 tygodniach w zasadzie u 120 zwierząt pojawiły się tego typu zmiany nowotworowe, o których wspominam. Uznałam, że to jest coś nietypowego i należy się tej kwestii przyjrzeć. Skontaktowaliśmy się z National Toxicology Program, ze stroną amerykańską, kiedy zakończyliśmy szczegółową pracę na temat zmian w mózgu i w sercu. My dalej prowadzimy badania, jeszcze nie mamy końcowych wyników, ale wydaje się, że widzimy spore podobieństwa między programem amerykańskim i naszym włoskim. Także zwracam uwagę tutaj właśnie na rolę i na wpływ promieniowania na układ nerwowy. Zwracam uwagę na to, aby właśnie świat coraz bardziej był świadom tego typu ryzyk. U nas jest 30 pracowników. W National Toxicology Program ponad 4000 osób współpracuje, także jest spora różnica między programem amerykańskim a naszym włoskim, ale widzimy, że dochodzimy do podobnych wniosków. Spotkałem się z kolegami amerykańskimi, przedstawiałam nasze wyniki, slajdy, rozmawiałam z patologami amerykańskimi, którzy pracowali w ramach National Toxicology Program i w zasadzie byliśmy w stanie zobaczyć bardzo duże podobieństwa, zmiany chorobowe, które widzieliśmy po stronie amerykańskiej u nas, były bardzo wyraźne. Nawet w niektórych przypadkach, wtedy kiedy wydawało nam się, że mamy do czynienia tylko z przerostem, okazywało się po bliższej analizie, że mamy do czynienia jednak z nowotworem. Spójrzmy na kilka bardziej szczegółowych slajdów. Tutaj mamy zdjęcie serca, proszę zobaczyć, serca z badań amerykańskich, serce szczura, a tutaj dalej serce naszego włoskiego szczura i zmiany, wyraźnie widzimy tutaj zmiany, złośliwy nowotwór osłonek nerwów obwodowych również tutaj jest widoczny. Nasze przypadki, jeśli analizowaliśmy właśnie pod tym kątem serce, mieliśmy bardzo wiele pozytywnych. Spójrzmy na jeszcze empiryczne wyniki, bardzo niedawne, z piątku, sprzed kilku dni. Tak jak wspominałem wcześniej, nie uśmiercaliśmy naszych zwierząt, czekaliśmy po prostu aż do naturalnej śmierci. Takie było nasze wcześniejsze podejście. Amerykanie w pewnym momencie uśmiercali zwierzęta i potem analizowali, co dzieje się w ich organizmach. Natomiast ja zastanawiałem się, co by było, gdyby Amerykanie pozwolili umrzeć naturalnie swoim szczurom i obserwowali kolejne zmiany, które potem w bardziej zaawansowanym jeszcze wieku będą występować, ze względu na to, że wiele z tych zmian nowotworowych, które mówię, występują w właśnie późniejszym wieku. Ja tutaj dokonałem sobie takiego porównania, jeśli chodzi o nowotwory osłonek nerwów obwodowych, zarówno dla naszych badań, i badań amerykańskich. Widzimy tutaj wyraźnie, że
Najwięcej z nich występowało w zaawansowanym wieku zwierzęcia. Także ja pomyślałam, że jeśli strona amerykańska, koledzy amerykańscy również by odczekali dłużej, myślę, że warto byłoby, aby oni również mogli właśnie dłużej kontynuować swoje zwierzęta laboratoryjne aż do spontanicznej śmierci, czyli do bardziej zaawansowanego wieku. To dałoby nam jeszcze większą wiedzę na temat tego typu zmian nowotworowych. Jesteśmy na ten temat w kontakcie. Tak wygląda nasza publikacja. Tutaj możemy widzieć, na tym slajdzie widać informacje na temat spotkania, które odbyło się w maju. To było, jeśli dobrze pamiętam. Rozmawialiśmy na temat danych właśnie Technical National Toxicology Program. Wspólnie uznaliśmy, że są bardzo wyraźne wskazówki, które pokazują właśnie wpływ karcynogenny szkodliwego promieniowania. Jeśli chodzi o wstępne wnioski, jeszcze tak jak powiedziałem, nasze badania nie są zakończone, ale widzimy ze względu na narażenie na promieniowanie, mieliśmy do czynienia bardzo wyraźny spadek, jeśli chodzi o tak zwany wskaźnik płodności u zwierząt, jak i o wskaźnik zachodzenia w ciąży, wyraźny wpływ promieniowania na zwierzęta. Widzimy to tutaj wyraźnie pokazane w trzech grupach, które badaliśmy. One były narażone na szkodliwe promieniowanie i widzimy wyraźny tutaj wpływ w porównaniu z grupą kontrolną na te wskaźniki dotyczące płodności i ciąży. Wydaje się, że również jeśli odniesiemy to do człowieka, widzimy coraz częściej również u człowieka bardzo wiele danych, które pokazują właśnie to, że coraz trudniej jest w wielu rodzinach kobietom zachodzić w ciążę. Być może właśnie należy analizować również tą kwestię z punktu widzenia właśnie wpływu promieniowania na człowieka. Tak jak już widzimy wyraźnie, ten wpływ istnieje u zwierząt. Kolejne badania pokazują zmiany u zwierząt, zmiany nowotworowe, zarówno jeśli chodzi o nowotwory złośliwe, jak i łagodne, jeśli chodzi o węzły chłonne. Obserwujemy również tutaj wzrost zachorowania i coraz większą liczbę występowania nowotworów. Podkreślam naturalnie, że badamy szczury. Te wyniki, o których mówię, dotyczą szczurów. Nie wiem, czy mam czas jeszcze. Pytam, czy mogę jeszcze mówić, czy powinnam kończyć, bo dość długo zdaję sobie sprawę z tego, że już mówię przed Państwem. Mówiłam na początku na temat tego, jak jesteśmy finansowani. Podkreślałam to, że zarówno fundacje niezależne nas finansują, jak i również korzystamy z wsparcia wszystkich zainteresowanych tematem, którym się zajmujemy. Jesteśmy w pełni niezależni. Proszę spojrzeć tutaj na konkluzje, wnioski narażenia na jonizujące i nieionizujące promieniowanie. Możemy znaleźć tutaj informacje ICN i IRP. Pokazują wyniki badań. Tutaj ten artykuł, który w tej chwili pokazuję, mówi o tym, że wymagane są jeszcze dalsze badania, aby zobaczyć, jaki jest wpływ na człowieka tego typu promieniowania. Jak na razie jeszcze nasze dane może nie są statystycznie istotne, ale jest to jak gdyby pierwszy krok. Potrzebne są naturalnie kolejne jeszcze badania, które będą mogły potwierdzić ten szkodliwy wpływ na człowieka. Co robi strona jakby sektora całego, który jest odpowiedzialny za promieniowanie? Naturalnie z jednej strony czasem próbuje dezawuować różnego typu wyniki, które są niedobre dla przemysłu. Myślę, że sam przemysł, firmy telefonii są odpowiedzialne za to, aby chronić użytkowników, powinny akceptować wyniki badań. Ja jestem naukowcem, naturalnie to jest moje zadanie. Ja ze swojej strony podkreślam to, że te zmiany nowotworowe, które zaobserwowaliśmy, są bardzo rzadkie, natomiast okazały się już częstsze ze względu właśnie na wystawienie ekspozycję na promieniowanie. Widzimy
połączenie, widzimy jakieś relacje między promieniowaniem a tymi zmianami nowotworowymi. Zarówno strona amerykańska NTP, jak i nasz Instytut RI dochodzą, jak mówiłam wcześniej, do podobnych wniosków. Niektórzy, jeśli chodzi o przemysł, znowu o sektor telefonii komórkowej, stara się podważać różnego typu wyniki, również te wyniki naszych badań, pokazując jeszcze, że nie są to istotne statystycznie wyniki. My ze swojej strony staramy się reagować właśnie w sposób naukowy, pokazując, jak można znaleźć, czy w jaki sposób można określić przyczynę śmierci, czy przyczynę wystąpienia złośliwych nowotworów, w szczególności osłonek nerwów obwodowych. Naturalnie nikt nie ma szczegółowej informacji na temat tego, ile osób umiera ze względu na ten nowotwór. Na razie nie mamy szczegółowych danych. Za jakiś czas pewnie ich będzie więcej, ale inne nowotwory, które były bardzo rzadkie, rzadko występowały 50 czy 60 lat temu, teraz są bardzo częste. Obawiamy się, że może być podobnie w przypadku właśnie tych nowotworów osłonek nerwów obwodowych. Te zmiany trudno interpretować z naszego punktu widzenia jako przypadkowe. Widzimy wyraźny związek z właśnie tym promieniowaniem. Podkreślam jeszcze, że przecież my dochodzimy do podobnych wniosków jak Amerykanie. 10 tysięcy kilometrów odległość między naszymi badaniami, badania w pełni niezależne, pokazują bardzo podobne wyniki. To podkreślam. To nie jest przypadek z całą pewnością i musi być związek promieniowania właśnie z występowaniem tych nowotworów. Naturalnie niektórzy mają obawy, że tego typu wyniki mogłyby mieć negatywny wpływ na ogólnie na opinię społeczną, bo w zasadzie każdy z nas korzysta z telefonów komórkowych, smartfonów i niektórzy twierdzą, że jesteśmy tak od nich uzależnieni, że trudno byłoby zakazać ich ze względu na negatywny wpływ na zdrowie promieniowania. Nie mówię o zakazie, ale przecież to bardzo ważne, abyśmy pamiętali o ryzyku dla zdrowia i jeszcze raz podkreślam, firmy telekomunikacyjne, firmy budujące infrastrukturę, one powinny być odpowiedzialne za zmiany i za bezpieczeństwo dla użytkowników sprzętu. Również same decyzje polityczne naturalnie nie są z całą pewnością tutaj łatwe, ale pamiętajmy o tym, że to my przecież wybieramy naszych przedstawicieli, wybieramy polityków, którzy również powinni działać na rzecz naszego bezpieczeństwa i wzmożenia, zwiększenia poziomu naszego bezpieczeństwa. Jeszcze raz podkreślam, że według danych, które posiadamy, możemy mówić właśnie o tym, że ze względu na jeszcze niewystarczające wyniki badań na zwierzętach czy na człowieka, niektórzy mówią, że nie mamy wystarczających danych, aby określić, czy promieniowanie rzeczywiście, czy potwierdzono szkodliwy wpływ promieniowania na zdrowie. W tej chwili coraz więcej mamy wyników badań, również te, o których wspominałam, naszych badań, które coraz wyraźniej pokazują, że istnieje wyraźny, statystycznie istotny związek między naszymi wynikami badań a zdrowiem człowieka. Myślę, że zasada ostrożnościowa powinna być tutaj zastosowana, bo w Europie staramy się naturalnie stosować tę zasadę ostrożnościową. Często o niej mówimy, ale rzadko albo nigdy nie stosujemy jej. Bardzo niedobrze. Myślę, że powinniśmy stosować właśnie tą zasadę ostrożnościową, że należy działać prewencyjnie, profilaktycznie, wcześniej i nie popełniać różnego typu błędów, które pojawiły się przecież już niejednokrotnie w przeszłości. Ponad 200 różnego typu substancji analizowaliśmy w naszym instytucie. Wiele z nich wymienione tutaj, proszę zobaczyć, były badane w latach 70., 79., na przykład benzen. Opublikowaliśmy informacje na temat skutków benzenu i wpływu negatywnego na zdrowie jako substancji karcynogennej. Mieliśmy wyraźne dane już w latach 80. na temat tej substancji, ale dopiero po 33 latach, widzimy w roku 2012, wyraźnie zakwalifikowano benzen jako substancję karcynogenną. Wiele innych substancji, które tutaj widzimy, dopiero po wielu latach zostało umieszczone na tej liście. Musimy być tego świadomi. Sama mnie niejednokrotnie jestem zaskoczona tym, jak wiele z tych substancji, które kiedyś były uznawane za bezpieczne, po latach okazuje się karcynogenne. W tej chwili coraz więcej mówi się o silnikach diesla i o szkodliwym wpływie wyziewów z tych silników.
Myślę, że teraz mamy znowu również tutaj więcej danych na temat właśnie wpływu rakotwórczego tego typu substancji. We Włoszech coraz więcej również mamy zatem wyników, nie tylko we Włoszech, badań, które pokazują o szkodliwym wpływie telefonów komórkowych na nasze zdrowie. Proszę spojrzeć na ten slajd, coraz więcej również kampanii publicznych realizowanych jest, które mają właśnie pomóc nam, aby nasi obywatele zdali sobie sprawę właśnie z problemów związanych z technologią komórkową. Również w kontekście technologii 5G, która będzie miała jeszcze większy wpływ chyba na nasze zdrowie. Ja jestem naturalnie naukowcem, jestem za rozwojem technologii, jednakże apeluję, patrzmy na wpływy zdrowotne nowych technologii. Jeśli ktoś chciałby korzystać z telefonu 24 godziny na dzień, 365 dni na rok, to z całą pewnością będzie miało to negatywny wpływ na zdrowie. Żadne zwierzę, żaden owad, żaden ptak nie może w zasadzie po wejściu w życie kolejnych znowu technologii 5G. W zasadzie wszędzie będziemy mieć wystawienie ekspozycji na szkodliwe promieniowanie 24 godziny na dzień, 365 dni w roku. Musimy być świadomi negatywnego wpływu właśnie tego promieniowania na nasze zdrowie. Profesor Renard, kolejny slajd. Mówił zawsze, że nie możemy bać się przedstawiać prawdy. Wyraźnie musimy mówić o prawdzie i przedstawiać prawdę. Bez obawy tego, co to może oznaczać dla tych wokół nas, bo jeśli taka jest prawda, to po prostu naszym obowiązkiem naukowców jest to, aby tą prawdę wyraźnie przedstawiać. Dziękuję.